Nie słuchasz? Hej, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj jest troszeczkę niespodziewana wizyta u mnie na YouTubie, ponieważ rano okazało się, że doszły wyniki z JLPT. Dlatego, jak obiecałam, przedstawię dzisiaj, raczej z Wami otworzę wyniki z JLPT, jak mi poszło. Jeśli nie zdałam, to ten filmik przepadnie w zapomnienie, także jeśli oglądacie, to pewnie jest dobrze. W pewnym sensie przechodziłam z Wami tą drogę do JLPT, coś tam Wam napomkiwałam na ten temat, że jadę i jak mi idzie nauka, więc postanowiłam, że jakoś dokończę tą przygodę i razem otworzymy wyniki, czy poszło mi dobrze, czy źle. Muszę się najpierw zalogować. Żeby się zalogować, potrzebujemy numer rejestracyjny i do tego, jak zalogujemy się na nasze konto na egzamin JLPT na polską wersję, to po zalogowaniu się w zakładce egzaminy mamy nasz egzamin i do tego mamy hasło po tego egzaminu. Login. Weronika, zdałam! O co tu teraz chodzi? Ze wszystkich trzech kategorii... Nie, zaraz, chwila, bo ja nie wiem, o co tu chodzi, chwila. Więc tak. Co tu jest? Wychodzi na to, że z listeningu miałam, moi drodzy, maksimum. Z gramatyki i czytania miałam 89 na 120, co... no i jeszcze ze słownictwa. Łącznie słownictwo, gramatyka i czytanie 89 na 120. I łącznie miałam 149 na 180. Jeśli chodzi o oceny ze wszystkich części, to z każdej części mam A, czyli tą najwyższą ocenę i... Nie wierzę po prostu. Okej. Mamy to, moi drodzy, więc w takim razie zaczyna się jak najszybciej przygotowywać teraz na N4, co będzie moim kolejnym celem i mam nadzieję, że pójdzie mi tak samo dobrze jak to i się mega cieszę. Strasznie się cieszę i cieszę się, że do tego podeszłam i że to zrobiłam, bo to jest jednak duży krok dla mnie i coś, czego nie przewidywałam, że zrobię i czuję się silniejsza w tym momencie. Dlatego... Ja wiem, że N5 dla niektórych osób, jak się już dowiedziałam, to jest takie jakby taki dodatek, że to jest tylko takie... taki wstęp do wszystkiego, co nas, czego będziemy się uczyć, że to nie jest tak bardzo ważne, że to nie jest takie trudne do przejścia, że to jest takie, no, tam takie ziarnko piasku, że już taka N4 to już jest coś poważnego i tym się można chwalić jakoś wielce. Jednak ja tak nie uważam. N5 to jest pierwszy level i zaczynasz od tego, to jest pierwsze podejście, pierwszy taki krok, który podejmujemy i jeśli go zrobimy dobrze, to jest to jednak jakieś doświadczenie i dla mnie to jest bardzo duże doświadczenie. Dlatego bardzo się cieszę i jeśli Wy też będziecie podchodzić do JLPT, to naprawdę jest warto. Bardzo się cieszę, że do tego podeszłam i bardzo polecam. Nawet jeśli nie będziecie żyć w Japonii tak jak ja, to jednak fajnie jest się sprawdzić, jeśli to jest Wasza pasja i... A teraz idę płakusiać w kąciku i jedynie tylko będę czekać na certyfikat, który powieszę sobie nad ścianą i... Dzięki za obejrzenie, dzięki, że byliście ze mną przez ten cały okres i jedziemy dalej, nie? Dzięki za obejrzenie i na razie!